Zachęcamy Państwa do odwiedzenia interesujących miejsc na terenie powiatu wadowickiego. Na początek zapraszamy do Zagórnika, małej miejscowości w gminie Andrychów, gdzie znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc i obiektów. W niedługim czasie odwiedzimy urokliwe wzgórze Zagórnicki Groń, gdzie wzniesiony został jubileuszowy krzyż, a dzisiaj zobaczymy centrum błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego, będące światowym centrum jego kultu. Ksiądz Jan Nowak, który oprowadza nas po muzeum, był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym księdza Władysława Bukowińskiego. Założył też Stowarzyszenie Ocalenie, które troszczy się o kult i relikwie błogosławionego. Aktualnie jest też ojcem duchownym w seminarium polsko-amerykańskim Oczerlejt z siedzibą w Krakowie. Jesteśmy w centrum księdza Władysława Bukowińskiego, naszego błogosławionego, który został ogłoszony błogosławionym 11 września 2016 roku w Karagandzie. W tym czasie powstał dom poświęcony jemu, to jest jego dom, centrum, jak nazywamy, błogosławionego księdza Władysława. W tej chwili znajdujemy się w sali poświęconej jego relikwiom i rzeczom, które do niego należały. A więc jesteśmy w sali, która jest pokojem modlitwy. Przed nami oczywiście obraz księdza Władysława Bukowińskiego w ornacie, który używał także w Karagandzie. Nad nim relikwie, kości księdza Bukowińskiego. Obok znajdują się dwie figury bardzo istotne. Figura Chrystusa Zmartwychwstałego, którego głosił, dzięki któremu właściwie pozostał w Kazachstanie po tylu latach udręki, 13 latach udręki w obozach, łagrach, więzieniach. Obraz ten, ta figura jest dlatego konieczna, ponieważ ostatnie kazanie, jakie ksiądz Bukowiński wygłosił o zmartwychwstaniu, w tym kazaniu jakby podnosił na duchu zesłańców i widział konieczność bycia pośród nich. Wyraził ogromną miłość ze względu na Chrystusa wobec nich. W 1936 roku ksiądz Bukowiński znalazł się na wschodzie. Kiedy odjeżdżał z Suchej Beskidzkiej, w ten czas modlono się, ażeby wypełnił orędzie Matki Bożej o nawróceniu Rosji. Modlili się i rzeczywiście to orędzie wypełniło się także przez księdza Bukowińskiego, ponieważ on tam na terenie byłego Związku Radzieckiego głosił nawrócenie, przebaczał, czyli konkretnie w konfesjonale się nawracał. To stało się faktem. Rosja, Związek Radziecki się nawracał. Dzięki temu, że pozostał tam w Kazachstanie, choć mógł wrócić do Polski, a jednak pozostał razem z nimi, nigdy ich nie opuścił. Relikwiarze Ojca Świętego, innych świętych, po to, żeby ukazać, jak ważna jest obecność świętych, a zwłaszcza takiego niezwykłego świętego, jakim jest Jan Paweł II, jego przyjaciel. Sam Jan Paweł II przed śmiercią powiedział: cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana, księdza Władysława, nie idzie w zapomnienie. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać i budować się jego świadectwem. I także po to stworzyliśmy ten ośrodek tutaj, żeby każdy, kto przyjeżdża, to budował się jego świadectwem. Jest jego alba, którą odprawiał, w której odprawiał w Karagandzie,
ornat, w którym sprawował Eucharystię w Karagandzie, i stuła, którą spowiadał w czasie pobytu w Kazachstanie, w Karagandzie. I także jego marynarka, którą ofiarowano tu do tego, w to miejsce. A więc miejsce szczególne jego obecności. To jest jego dom, to bardzo ważne, że wrócił do ojczyzny i w ojczyźnie stworzyliśmy mu dom. Że nigdzie właściwie na obczyźnie nie miał domu. Że pragnął mieć ten dom. I wreszcie stało się to faktem. I jak powiedział, po śmierci będę apostołował. I rzeczywiście po śmierci apostołuje. W tej chwili ponad 50 parafii przyjęło jego relikwie, czyli w 50 parafiach jest obecny, bo to są relikwie pierwszego stopnia. W 50 parafiach jest obecny i apostołuje. Wszystko to dzieje się dzięki temu, że tu Pan Bóg chciał, ażeby przez moją także obecność były relikwie. Tu są przechowywane relikwie na ziemi polskiej, w tym domu. Czyli to jest jego szczególny dom także. Jeszcze raz podkreślam, przez te relikwie. Te relikwie są najważniejszą częścią tego domu i on jest najważniejszy. Myślę, że warto przejść do następnych części tego domu, ponieważ jest tu wpisana historia życia Bukowińskiego, ale także część historii zesłańców, z którymi razem przebywał. Jesteśmy w sali, która ukazuje dosłownie biografię, życie księdza Bukowińskiego. Zaczynając od małego Bukowińskiego, który 2 lata miał, kiedy zrobiono mu zdjęcie i rodzice zaprowadzili go do Matki Bożej Berdyczowskiej. I tam ta Matka Boża Berdyczowska otaczała go opieką. Mama wcześniej zmarła, więc miał matkę. Później straszna rewolucja październikowa i wojny na terenie Ukrainy spowodowały, że ojciec wraz z synem, mama już nie żyła, uciekł na tereny polskie Galicji, uciekł do Krakowa i w 1920 roku rozpoczął studia uniwersyteckie, prawo studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także studiował nauki polityczne na tym uniwersytecie. Później wstąpił do seminarium, a więc w sumie 10 lat studiów. W tym czasie założył koło kresowe, akademickie koło kresowe, które zajmowało się bardzo biednymi studentami. A więc był to niezwykły człowiek miłosierdzia. W 1931 roku został wyświęcony na kapłana na Wawelu w Krakowie. Został katechetą w Rabce przez 4 lata i wikariuszem w Suchej Beskidzkiej, po czym po 5 latach wyjechał na wschód. Tam mamy na tych obrazach dzieci pierwszokomunijne w Łódzku. Niestety po wojnie został aresztowany i skazany na karę śmierci. Karę śmierci przemieniono na 10 lat łagrów. Mamy obrazy z łagrów. Po łagrach w 1954 roku jako pierwszy kapłan przybywa do Karagandy. I tu rozpoczyna działalność jako domokrążca. Pisze w jednym z listów: jestem ustawicznym domokrążcą. Nie urządzam żadnych większych nabożeństw u siebie w domu, bo bardzo łatwo mogłoby władze mnie zamknąć. I tak trwa to aż do 1974 roku. W 1974 roku umiera w Karagandzie, tam go pochowano na cmentarzu, a później przeniesiono jego
ciało na pobliże takiego właśnie kościółka tutaj, później to była katedra, a w 2008 roku poprosiłem arcybiskupa, żeby przeniesiono jego ciało do katedry, do wewnątrz katedry. Dziś znajduje się już w tej dużej katedrze. Mamy także obraz tutaj tego, który został uzdrowiony cudownie przez księdza Władysława, ksiądz Mariusz Kowalski. I równocześnie przedstawione są pozycje, które trzeba było napisać w związku z heroicznością cnót, by udowodnić, że człowiek ten jest świętym. To najważniejsze rzeczy. I powstaje pytanie, które jest niezwykle ważne, dlaczego tu w Zagórniku? Otóż bardzo dużo szukałem, żeby znaleźć takie miejsce. Bardzo trudno było znaleźć miejsce w czasie tego trwania procesu. Postanowiłem więc założyć stowarzyszenie Ocalenie, żeby ocalić tego człowieka, tak jak Ojciec Święty mówił, od zapomnienia. I rzeczywiście to stowarzyszenie modliło się modlitwą przez stawiennictwo księdza Władysława Bukowińskiego. I w czasie tej modlitwy Bóg dał nam znak, że jest dom tutaj, w mojej rodzinnej wiosce, który to dom już przez prawie 10 lat był nieużywany, zniszczony doszczętnie. Dlatego gmina podarowała ten dom dla celów kultu, dla księdza Bukowińskiego. I w ten sposób, jakby można by tak powiedzieć, jakimś cudownym znakiem, ksiądz Bukowiński znalazł się w Zagórniku, znalazł się w tym domu. Ale jest to też niezwykłe, że właśnie jest to niedaleko Wadowic. Otóż oni ci dwaj, czyli święty Jan Paweł II i ksiądz Bukowiński, doskonale się rozumieli. To po pierwsze chciał pokazać, co to znaczy Kościół na wschodzie, Jan Paweł II, i pojechał w pielgrzymce do Kazachstanu. Ale zanim pojechał w pielgrzymce do Kazachstanu, jeszcze ksiądz Bukowiński przybywał do Polski. Oto odwiedza swoich bliskich i odwiedzał księdza kardynała. I ksiądz kardynał mówi mu tak: słuchaj, trzeba to spisać, bo były to tak niesamowite rzeczy, które opowiadał, że nie można tego zostawić. I w czasie jednego pobytu w Krynicy, lecząc się, napisał wspomnienia z Kazachstanu. Te wspomnienia zostawił u księdza kardynała, a następnie te wspomnienia przewieziono do Paryża, gdzie zostały wydane. Wydane także w powielaczach, można powiedzieć, dziesiątki wydań. Polska była niemal oblężona wspomnieniami z Kazachstanu w latach 80., a więc w tych trudnych latach, jakby pokazywał nam, kapłanom, pokazywał ludziom, robotnikom, bo przecież też był robotnikiem, górnikom, bo też był górnikiem, pokazywał, jak można wygrać w tym systemie. I może dzięki niemu, także dzięki tym wspomnieniom z Kazachstanu, coś się stało z tego, co było w latach 80-89, a na pewno w 90 roku, kiedy to rozpadł się system bez broni, bo tego ich nauczył Bukowiński, kiedy w Łagrze zorganizowali strajk, ten czas powiedział: u nas będzie porządek,
przebaczamy, uczymy się przebaczenia. I kiedy przyjechali z czołgami, żeby rozjechać ten łagier, to wówczas ksiądz Bukowiński wyszedł i powiedział: patrzcie, jaki mamy porządek. My chcemy tylko, żeby uszanować naszą godność człowieka. I oni ich poprosili, żeby poszli do pracy, rozjechali się. To było niezwykłe zwycięstwo przebaczenia nad przemocą. Można przyglądnąć się twarzom księdza Bukowińskiego, ile w nich pogody, radości, jakby był w najpiękniejszym miejscu świata, a nie w łagrze. To właśnie stąd płynie. Płynie to z tego, że ten człowiek żył wiarą, żył w opatrzność, że Pan Bóg go tu zaprowadził. I myślę, że dlatego też przyprowadził go tu, niedaleko Wadowic, żeby ci przyjaciele byli razem. I ci, którzy będą przyjeżdżać z Wadowic, także zaglądnęli tu do przyjaciela świętego Jana Pawła, żeby pokazali ci dwaj, co zrobili dla naszej wolności, dla naszej wielkości ci dwaj ludzie. Jeden na zachodzie, a drugi na wschodzie. To niebywałe, że tak pięknie powiedział o nim papież: Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać i budować się świadectwem. I jako papież, wiadomo, przede wszystkim głosił godność człowieka, wolność człowieka, wielkość człowieka. A takim świadkiem tej obrony godności był ksiądz Bukowiński, który we wspomnieniach między innymi napisał: to, co zyskałem w Krakowie, pomagało mi zachować godność na Dalekim Wschodzie, za kratami więzień i obozów pracy zachowałem godność osobistą i kapłańską. Jesteśmy w sali zesłańców. Sala ta przedstawia przede wszystkim mocne cyfry. Najpierw zesłańcy. W 1936 roku do kazachskiej Republiki Związku Radzieckiego przesiedlono około 70 tysięcy Polaków. To jest najniższa liczba. Uważam, że było o wiele więcej. Poniżej jest dom, gdzie byłem w parafii jako proboszcz, w parafii Kamyszenka koło Astany. To jest już opuszczony dom, ale po wojnie właśnie takie domy budowali zesłańcy nad rzeką Iszym. Tam ich po prostu rzucili, tych z 1936 roku, i róbcie sobie co chcecie. W latach 1940-41 deportowano do Związku Radzieckiego 300 tysięcy Polaków, z czego 144 500, tak przynajmniej są takie fakty, do Kazachstanu. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dlatego, że wszyscy ci mogli wrócić, jeżeli żyli po wojnie, mogli wrócić, bo była tak zwana repatriacja. Ksiądz Bukowiński też w 54 roku, w następnych latach mógł wrócić. W 55 roku podpisał, że zostaje dobrowolnie w Związku Radzieckim, będzie obywatelem Związku Radzieckiego dla tych, którzy pozostali po 1936 roku, czyli byli za tej granicy już należącej do Związku Radzieckiego. Oni nie mogli wrócić, tylko ci mogli wrócić. Ci w czasie wojny, bo oni byli z terenów już Polski przedwojennej. W 1937-1938 Sowieci zesłali do łagrów około 29 tysięcy Polaków. Aresztowano w latach 39
44, 150 tysięcy, z czego do łagrów zesłano 40 tysięcy. A więc co innego są zesłania, nie? Gdzie ci ludzie mieszkali tam w wioskach. Do 55 roku to były jakby więzienia wioski. Nie można było z nich wyjechać. Pierwszym księdzem, który dla nich został, jest Bukowiński. Ta sala mówi, iż zesłańcy bez Bukowińskiego to właściwie są bez tożsamości. Dopiero z Bukowińskim nabierają tożsamości pełni polskiej. Przejdźmy do mapy, która obrazuje, jest mapą Kazachstanu. Ta zachodnia część to jest europejska, a wschodnia to jest azjatycka. Miejsca deportacji Polaków do Kazachstanu w latach 36-41. A więc tych dwóch strasznych, jeśli można tak powiedzieć, deportacji. 36 i później 40. Mamy tu obraz, że wszystkich wieziono w bydlęcych wagonach i rzucano na stepie. Mamy takie miejscowości jak Zielony Gaj, jak Jasna Polana, jakież to polskie nazwy, nie? Szkałowo, Kelerowka, to już jest, tam byli Niemcy. A tu są takie bardzo polskie, mianowicie Kamyszenka, oczywiście od Kamysza, Pierwomajka, Łozowoje, Pryszymka. Tu było bardzo dużo Polaków, Kamionka. To nazwy są od tam rosyjskie nazwy, ale oczywiście tam byli Polacy. Wśród nich właśnie w tych parafiach, w tych wioskach byłem proboszczem. Byli także, i piękniej opisuje o tym, pod Aumaaty Polacy. Tam Nikołajewka i tak dalej. Tam ich odwiedził i tam powiedział te piękne słowa, że największym zaszczytem dla niego było to, że mogłem być wśród tych zesłańców. Jeszcze raz chciałbym podsumować, że nie da się oderwać księdza Bukowińskiego od zesłańców, jak i zesłańców od Bukowińskiego. Ojciec Święty w czasie wizyty w Kazachstanie w 2001 roku, kiedy spotkał się z tymi zesłańcami, powiedział: wiele opowiadał mi o was ksiądz Władysław Bukowiński. To kapłan ogromnej wiary. Pozostał na zawsze w Kazachstanie, aby dzielić wasz los. Chciałem bardzo być u jego grobu, ale mi nie pozwolono. I kończy swoje przemówienie: przyjechałem po to, ażeby oddać hołd jemu i zesłańcom. Proszę zauważyć, papież oddaje hołd Bukowińskiemu i zesłańcom. Łączy ich ze sobą. Bogu niech będą dzięki za takiego niezwykłego człowieka, ale także za tych zesłańców, którzy modlili się na różańcu, o czym mówiła Matka Boża Fatimska, modlili się o przetrwanie i wytrwali. Jesteśmy dumni, że mamy takich Polaków.